Z dzisiejszej Ewangelii ja mam takie przesłanie. Ocknij się, bo możesz przespać moment spotkania z żywym Bogiem. Jest takie zdanie w fragmencie o przemienieniu Jezusa. Dwa zdania, które jakby nie pasują do całości, ale pokazują wielką, duchową, głęboką prawdę. Tymczasem Piotr i jego towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę. W jednym z tłumaczeń przeczytałem, że byli zmorzeni trudami dnia. Ucięli sobie drzemkę. Tak można być przytłoczonym różnymi sprawami, balastem dnia codziennego, że możemy minąć się z tym, co może nas przemienić, z obecnością Bożą. Fajne jest wtedy, fajne są takie sytuacje, kiedy rzeczywiście siadamy do Słowa Bożego na pół godziny, na godzinę i się przemieniamy. Fajnie jest, kiedy idziemy na Eucharystię z głębokim pragnieniem przemiany i Bóg rzeczywiście nas przemienia, bo daje nam siebie w całości. Ale jeżeli nie odkryjemy takich momentów, że przez jakieś jedno dobre słowo, przez jakieś natchnienie, które nam przyjdzie nagle z góry, przez poruszenie serca, jeżeli przez to nie zobaczymy działania Pana Boga w nas, to wiele momentów możemy przespać. Dzisiaj Piotr zaprasza mnie do tego i to, że się ocknął i że zaczął mówić adoracyjne rzeczy, adoracyjne słowa. On mnie dzisiaj zaprasza do tego, abym był czujny. Abym był czujny, abym nie przespał spotkania z Bogiem, które może być fascynujące. Bóg objawia swoją chwałę. Ojciec daje świadectwo o Synu. To jest mój Syn umiłowany. Czy to nie jest piękny moment? Ty możesz mieć taki moment w swojej codzienności. Wtedy, kiedy jedziesz samochodem, kiedy robisz zakupy, wtedy, kiedy gotujesz obiad, kiedy sprzątasz, kiedy wypełniasz dokumenty, kiedy się uczysz, kiedy spacerujesz. Święty Paweł mówi, nieustannie się módlcie. Nieustannie miejcie kontakt z Bogiem. Szkoła nieustannej modlitwy jest niewątpliwie trudna, ale jeżeli nie będziemy chcieli i nie wejdziemy na tę ścieżkę, to nie wypracujemy sobie takiego modelu przebywania na stałe z Bogiem. Pomocą są tutaj krótkie modlitwy, krótkie akty strzelisty, albo na przykład modlitwa Jezusowa. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Jezu, ufam Tobie. Bardzo pięknym zwyczajem jest, jeżeli ktoś się modli, to modlitwa w językach. Śpiewanie krótkich wersetów, fraz w ciągu dnia. Przypominanie sobie Ewangelii, którą wcześniej przeczytałem sobie rano czy dzień wcześniej. To są narzędzia. Najważniejsze jest, abyśmy wypracowali w sobie ten model nieustannej modlitwy. To pozwoli nam nie przespać momentu, kiedy Bóg może przyjść i przemienić Cię w swojej chwale. Wejdź dzisiaj w adorację Boga i poproś Ducha Świętego, aby wzbudził w Twoim sercu czujność. I aby nie przytłoczyły Cię trudy dnia. A nawet jeżeli przyjdzie jakiś taki trudny moment, aby w odpowiednim momencie tak ocknął Cię Duch Święty. Bo te momenty zachwytu, one nas tak duchowo nakręcają. Sprawiają, że nie mamy tej nudy w Bożych sprawach. A ta nuda może się wkraść najmniej w takim odpowiednim, wyczekiwanym momencie. Właśnie nie wtedy, kiedy czekamy, ale ona niepostrzeżenie może przyjść. Duchu Święty, strzeż nas przed takim zmorzeniem, które wypływa albo z lenistwa, albo z różnych spraw, które kłębią nam się w głowie. Oddal od nas to duchowe znużenie. Spraw, abyśmy byli czujni na to, jak Ty do nas mówisz, jak się objawiasz, jak się objawia chwała Twoja, Ojca, Syna. Daj nam w to święto przemienienia Pańskiego tak naładować się duchowo,
abyśmy zapragnęli nieustannego kontaktu z Tobą w różnych sytuacjach naszego życia. I daj nam znaleźć taki, wypracować model pracy nad nieustanną modlitwą, abyśmy nie wychodzili z uwielbienia, z adoracji. Proszę Cię o to, Duchu Święty, dla tych wszystkich, którzy szczególnie przeżywają jakiś smutek, przygnębienie i może nawet nie myślą o tym, żeby tak wkroczyć na taką drogę modlitwy. Przyjdź, Duchu Święty, i owoce dzisiejszego święta niech będą widoczne w naszym życiu. Przemień nas, Jezu, w siebie, bo Ty wszystko możesz. Amen. Może masz jakiś styl, narzędzie modlitwy, które pomagają Ci wejść w tą nieustanną modlitwę, to podziel się w komentarzu. Zapraszam też do takich aktów adoracji, słów, które adorują Ojca, Syna czy Ducha Świętego, też w komentarzu. I zapraszam do takiej szczególnej modlitwy zachwytu przed Bożym Majestatem, dzisiaj Święto Przemienienia Pańskiego. Bo kiedy my zachwycamy się Panem Bogiem, to On zajmuje się swoimi dziećmi, zachwyca się nimi, czyli nami, i przemienia nas. Życzę pięknego, błogosławionego dnia. Bądź czujny, bo możesz przespać moment spotkania z żywym Bogiem. Z Panem Bogiem.